Witajcie serdecznie w świecie Edukleksa. Mam na imię Dawid Łaśński. W sieci jestem znany jako Pan Belfer i jestem tutaj na zaproszenie dwóch niesamowitych dziewczyn, które są pomysłodawczyniami tego całego projektu, czyli Ewy i Basi. Od razu chciałbym następnie powiedzieć na wstępie powiedzieć, że jest to jakby trochę nagranie ponowne webinaru, który odbył się w styczniu 2020 czwartego już roku. E, ustaliłem z dziewczynami, że tam ta techniczna rzecz trochę nie wyszła e, i był kiepski dźwięk, więc poprosiłem ich, czy mogę usiąść jeszcze raz i nagrać wszystko, tak żebyście... Szybciej, wyraźniej widzieli, jak wykorzystać wideo do tego, żeby opowiadać o tym, co robicie w grach, między innymi w Minecraftie. Oczywiście ważna sprawa jest taka, że możecie, pamiętajcie o tym, że możecie nagrywać rozgrywkę, robić screenshoty, ale cudownie byłoby, gdybyście na przykład taką lekcję, jak tą pokazali swoim uczniom, którzy razem z Wami będą e, odkrywali niesamowity świat Eduklexa. E, Oczywiście w oparciu o nową Akademię Pana Kleksa. Więc dzisiaj co zrobimy? Tak naprawdę pokażę Wam, jak za pomocą aplikacji i funkcji wbudowanych w system Windows możecie nagrać to, co dzieje się na ekranie i zrobić screenshot. Potem jak to wszystko sobie zapisać i jak z tego zrobić film w aplikacji Capcat. Będziemy używali oczywiście Minecrafta dla edukacji. Będziemy w mapie Eduklexa. Wszystko to już mam zainstalowane, skonfigurowane, więc mam nadzieję, że wy też to potraficie zrobić. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym od której, byśmy, od, od której chciałbym, żebyśmy sobie zaczęli, bo nie chcę wam zabierać za dużo czasu, na no to oczywiście e, strona capcat.com Ja pozwolę sobie ją teraz otworzyć na e, o, właśnie, bo jeszcze byłem na Edukleksie przed chwilą, widzieliście. O, to jest y, strona, z której możecie sobie pobrać. Y Ostatni jeden z moich ulubionych programów do montażu e, filmów z filmików i zdjęć i muzyki, do którego można potem zrobić jeszcze podkład swój dźwiękowy, o czym też wam później powiem, czyli możemy być narratorem tego co będziemy montowali. E, oczywiście CapCut daje możliwość montażu w przeglądarce. E, jest to jakby e, polecane, jeżeli macie Słabsze komputery, na przykład w stanach lekcyjnych, ale najpierw polecam Wam sprawdzić, czy po pobraniu na Wasz system operacyjny on jest dostępny zarówno na, systemy, na komputery z systemem Windows, CapCut, jak i na komputery z systemem OS, MacOS, czyli na Macie, więc spokojnie, w zależności od tego takiego komputera wejdziecie, będziecie będzie mogli sobie pobrać tutaj odpowiednią wersję oprogramowania. Po zainstalowaniu tego oprogramowania na waszym komputerze, jak go sobie tutaj pobierzecie, on nie wymaga żadnego logowania, jest bezpłatny i na dzień dzisiejszy naprawdę uważam, że jest rewelacyjny i ciągle się rozwija, więc pobieracie, instalujecie, komputer zostanie przeskanowany, jeżeli chodzi o możliwości techniczne i czy spełnia te możliwości techniczne I jeżeli wam wyskoczy informacja na końcu instalacji, że tak, że CapCut może być tutaj na tym komputerze płynny. Nie może działać, no to oczywiście przechodzicie sobie do pracy w kapkacie w wersji na komputerze, i taką też będziemy dzisiaj sobie ćwiczyli. Ale zanim to, to oczywiście chcę Wam pokazać kilka ważnych skrótów, które chciałbym, żebyście poznali, bo Windows ma wbudowane, uwaga, ma wbudowaną w siebie funkcję nagrywania różnych rzeczy. To jest w ogóle zaszyta aplikacja Xbox, czyli do konsoli firmy Microsoft, która pozwala na przykład nagrywać ekran i robić screenshoty i zobaczcie, żeby uruchomić nagrywanie, wystarczy wdusić Windows Alt i literkę R, czyli ten jakby ikonkę na klawiaturze Windowsa, La, Alt i R i wtedy uruchamia nam się nagrywanie, co ważne, nie będziecie widzieli tego na moim ekranie, bo to jest trochę, trochę tak zbudowane, że jak pojawia się ta nakładka, ta xboxowa do nagrywania, to nie jestem w stanie żadnym programem zgrać tego obrazu, żeby go wam pokazać, więc musicie sobie przetestować, co się wydarzy, jeśli nadusicie na swoim Windowsie, na swoim komputerze ten, ten zestaw przycisków Windows Alt i R e, lub jeszcze polecam wam właśnie cały pasek, żeby sobie skonfigurować to wszystko i przeklikać, czyli Windows i G e, i wtedy pojawia wam się, jak ja sobie teraz włączę, to pojawił mi się, wy tego nie widzicie oczywiście, pojawił mi się panel e, właśnie taki z e, głośnością, z e, ujęciami, bo tak to się nazywa tutaj w tym panelu, ujęcie z godziny, są ustawienia, jest myszka i parę innych rzeczy, więc tu możecie sobie w tych ujęciach klikniecie sobie w ujęcia, pamiętajcie, wy teraz tego nie widzicie, kliknijcie sobie e, Windows i G na klawiaturze, i jeżeli macie Windowsa 10, to wam się to spokojnie pojawi do góry w panelu. I jak klikniecie sobie taką na środku, jakby w kwadracie ikonkę kamery, to będziecie mieli możliwość zrobienia screenshotu bezpośrednio z, pa z tego panelu włączenie nagrywania za pomocą tej kropki. Albo uwaga, włączenia też mikrofonu w trakcie nagrywania, czyli będziecie mogli narrację sobie robić w trakcie grania. Ja tej metody trochę nie polecam, dlatego że przetestowałem to i jakość nagrania dźwięku z mikrofonu nie jest zbyt wysoka, lepiej to potem sobie zrobić już w trakcie montażu wideo, czyli dograć ten dźwięk z narracji w trakcie montażu. Więc to sobie przećwiczycie, pamiętajcie o tych skrótach po prostu, dobra? Czyli najpierw można sobie zacząć od Windows G i przeklikać sobie taką tą nakładkę Xbox, a potem pamiętajcie skrót, który pozwala Wam zacząć nagrywać to, co się dzieje na ekranie, to jest oczywiście Windows Alt i R. No i jeszcze taki najpopularniejszy skrót, którego będziemy dzisiaj używali, to jest oczywiście print screen. To nawet nie jest skrót w zasadzie, co no, skrót do zrzutu ekranu. I też nowe narzędzie, które się pojawiło, ja Wam tylko pokażę, mam nadzieję, że Wam się pojawi ta nakładka, jak nie to pamiętajcie, jak nadusicie na swojej na, na swoje klawiaturze print screen, to u góry wyświetla Wam się zestaw narzędzi do wycinania ekranu. Pierwszy to tryb prostokątny, zaznaczam sobie pole i wtedy robi mi się screenshot z tego, co zaznaczyłem. Potem tryb dowolny, mogę sobie dowolny kształt rysować po ekranie. Ja polecam robić sobie, jeżeli robimy screenshoty z gry, to tryb pełnego okna, czyli całe okno, które widzimy, mamy zaznaczone, zrobi nam się z tego zród ekranu i oczywiście mamy tryb pełnego ekranu, czyli cały jakby ekran, to co widzimy łącznie z paskiem startu. Ja mam włączony tutaj tryb okna, czyli gram w Minecrafta w trybie okna. Widzę na dole pasek startu i wiem, że Minecraft będzie mi się nagrywał, będzie mi się robił screenshot tylko w tym trybie. I co ważne, po prostu potem ten screenshot wklejam sobie do, do na przykład Paint'a. No i od tego sobie zacznijmy, dobra? Pokażę Wam dokładnie, jak to można zrobić. I teraz uwaga. Odpalam sobie Minecrafta, jak widzicie jestem już w Minecrafcie, Minecraft dla edukacji. Wszystko macie na stronie eduklex.pl elegancko opisane jak z tego skorzystać, jestem zalogowany. No i teraz klikam sobie, bo jak widzicie jestem w trybie okna, widzimy pasek do góry i tak dalej. Klikam sobie przycisk print screen i pojawia mi się ten, ten taki, to takie narzędzie do wycinania, w którym wybieram to narzędzie z ramką, czyli tryb okna, klikam, i uwaga, zaznaczam, które okno mi się y, zrobi screenshot. O, było takie mrugnięcie. Screenshot, screenshot się zrobił. I teraz, co trzeba zrobić, żeby ten screenshot, drodzy Państwo, y, jakby zapisać? No bo on jest w pamięci tymczasowej komputera. Go trzeba za pomocą jakiegoś programu komputerowego teraz zapisać. My będziemy ten film realizowali ze zdjęć i z filmików. Wy możecie film zrobić tylko ze zdjęć, czy screenshotów z, y, z gry. I ja do tego polecam to, co macie wbudowane w system Windows. Zobaczcie, to jest Paint. A pokażę Wam, dlaczego warto na przykład używać Paint'a, bo o, teraz zobaczcie, klikam sobie, uwaga, edycja, wklej, i pojawia mi się, zobaczcie, całe to okno. Oczywiście tu mogę sobie wykadrować. O, proszę bardzo, zniknął mi już pasek, e, pasek Windows, ale coś, co bardzo lubię w. O, proszę bardzo, w nowej wersji Paint'a to jest coś, co jest znane z Photoshopa, czyli warstwę. I tutaj jak sobie wejdziecie, to ja nie zapisuję sobie poszczególnych plików, tylko zobaczcie, robię sobie screenshot i tworzę nową warstwę, jak zobaczyliście, i ona trochę jak w malarstwie pojawia nam się nad tym. Oczywiście na niej nic jeszcze nie ma, w związku z tym tutaj nie, nie ma co pokazać. Więc co muszę zrobić? Wchodzę sobie w grę, czy w cokolwiek innego, co będę chciał sobie teraz ustawić i mogę sobie wejść w funkcję graj. I uwaga, mogę sobie zrobić kolejny screenshot. O, proszę bardzo. Cyk, tryb okna i poszło. Dobra, no i teraz zobaczcie, znowu wchodzę sobie w mojego Paint'a, który jest już otwarty. OK, zaznaczyłem sobie tą nową warstwę, którą stworzyłem za pomocą tego plusika. Klikam sobie edytuj i wklej. I proszę bardzo, pojawił mi się tutaj też sobie, skasuję ten pasek adresu, znaczy pasek startu. O nie, czekajcie, bo teraz mi się... Ctrl Z to są moje ulubione funkcje, które e, uwielbiam w, e, właśnie w pracy z cyfrowymi narzędziami. Tu mamy funkcję kadruj i teraz za pomocą tego kadruj mogę sobie. O, widzicie, dociąć ten pasek startu, jeżeli by Wam z jakiegoś powodu właśnie też wszedł. E, chociaż nie powinien, bo robię screenshoty w trybie okna, ale jak widzicie, to nie jest trudne, żeby to sobie wykadrować. I teraz zobaczcie, że pojawiły mi się dwie warstwy. I one są jakby zapisane w jednym pliku. W ogóle to jeszcze nie jest w ogóle zapisane, będę zapisywał po kolei, ale chcę, żebyście widzieli, że ja sobie tworzę teraz następną warstwę. I uwaga, wchodzę sobie w pokaż moje światy. Gdybyście na przykład chcieli zrobić instrukcję w PowerPoincie dla uczniów i tak dalej, to to jest wygodne. Oczywiście też możecie do PowerPointa bezpośrednio sobie wklejać te screenshoty, gdyby ktoś potrzebował, ale my będziemy potrzebowali samych tych ujęć z gry, żeby potem zmontować z tego filmik na przykład. To teraz zobaczcie, tu znowu sobie klikam print screen. Pojawiam się znowu narzędzie. O, dobra, mamy tryb okna. Cyk. Mamy. A teraz, albo, albo wiecie, co, spróbujemy coś innego. E, robię sobie narzędzie print screen, czyli wycinanie. I teraz wybiorę sobie tryb dowolny i narysuję sobie po prostu kształt. I wytnę sobie. Będzie to brzydkie, wybaczcie, ale chodzi o to, że będę, będziecie widzieli. Że w trybie dowolnym mogę sobie wyciąć jakiś niezbyt estetyczny kształt, ale spoko. No i jakby zaznaczyłem to, zobaczymy, czy się uda. Uwaga, jestem na nowej warstwie, jak widzicie. Dwie pod spodem, te starsze są. Klikam wklej. No i jest ten tryb dowolny, jak widzicie, wkleiłem sobie. No i teraz jest taka sytuacja, że ja niestety mam pod spodem inne rzeczy. To są te rzeczy, widzicie, i teraz mogę je tym oczkiem ukryć. I teraz w tym momencie mam tylko i wyłącznie to co sobie wyciąłem i teraz tego nie widzę. Oczywiście mogę sobie wypełnić. Zobaczcie, jak znacie, wszyscy uczyliśmy się dawno temu, eee, dawno temu uczyliśmy się PowerPointa, więc mamy taką funkcję wypełni i mogę sobie zaznaczyć i całość na przykład pod spodem pod tym obrazkiem mogę spróbować zaznaczyć na biało. I jakby wypełniłem to co było niepełne eee, tym naszym tutaj tym naszym narzędziem wypełnić. Oczywiście możemy sobie rysować potem wszystkim i robić cudowne inne rzeczy. Ok, no to teraz co my możemy tutaj dalej zrobić? Jak widzicie mogę odznaczyć z powrotem te rzeczy i widzicie ich już nie widzę. Dlaczego? Bo są pokryte tym białym Wypełnieniem, które e, wylałem jakby z wiadra z farbą, e, znanego wcześniej wam wszystkim. E, no i ono w tym momencie po prostu e, przykrywa nam to, co było pod spodem. Jeżeli teraz chowam tą warstwę górną, to mi się to pojawia i to jest pod spodem tutaj widoczne. No i teraz zobaczcie, chcę z tych obrazków zrobić sobie, e, zapisać sobie jako osobne trzy pliki. Nie jako jeden, tylko trzy pliki. No to co teraz mogę zrobić? Proszę bardzo, teraz na przykład odhaczam sobie te górne i zaznaczam ten pierwszy screenshot, żeby on był tylko widoczny. Klikam sobie plik Zapisz jako i tu oczywiście pamiętajcie png to jest format, który pozwala mieć bez, przezroczyste tło i różne nieregularne kształty. My do filmu sobie zapisać, zapisywać, zapisywać będziemy sobie w formacie jpg, który po prostu będzie prostokątny. E, klikam jpg i wybieram sobie miejsce, w którym ma się zapisać. Tutaj proszę bardzo, mamy warsztaty, tu są moje wcześniejsze, e, wcześniejsze screenshoty. Wejdziemy wejdziemy sobie tutaj do warsztatów Lexa, stworzymy sobie taki folder i wpisuję sobie mc1 jako skrót po prostu właśnie. Mm, M, że, screenshot z Minecrafta pierwszy. E, OK. I teraz zobaczcie. Włączam następną warstwę. Tą pod spodem mogę wyłączyć do bezpieczeństwa, ale ona i tak nie była widoczna. I znowu klikam sobie, zobaczcie, plik. Zapisz jako. I teraz to, co jest aktywne, czyli to, co teraz będę widział, zapisuję sobie jako mc2. OK. I ostatnia rzecz. Proszę bardzo. Plik. Zapisz jako. I... MC3 sobie zrobimy. Oczywiście pamiętajcie, że z każdego momentu gry możecie robić screenshoty, więc to też jest jakby istotne. Ja tylko sobie zrobiłem z początkowego menu, e, tak żeby Wam pokazać e, całą ideę screenshotów. Spójrzmy sobie, czy rzeczywiście one się tutaj elegancko zapisały. Proszę bardzo, i mam trzy osobne pliki, mogę sobie je otworzyć. I zobaczcie, są osobne obrazki, e, które wcześniej zrobiliśmy sobie screenshoty. I w ten sposób będę mógł później je wykorzystać w tworzeniu filmu. Okej, okay, no to to jest jakby robienie screenshotów i zapisywanie ich w odpowiednie miejsce. Takiego wygodnego dosyć, mam wrażenie. Dzięki wbudowanym w system Windows funkcjom takim jak narzędzie wytni, plus Paint z funkcją warstw. Dzięki czemu możemy to wszystko sobie wklejać i potem od, odhaczać poszczególne warstwy i robić z nich sobie osobne obrazki, które wykorzystamy później. Do produkcji naszego filmu. No okej. Okay. Mam nadzieję, że kapkata już pobraliście. Jeszcze raz wam przypomnę, tutaj byliśmy na stronie proszę bardzo, kapkat.com i prosiłem was, żebyście pobrali sobie narzędzie dla systemu Windows, a my teraz wkraczamy sobie do gry i odpalam sobie Minecraft dla edukacji. I teraz, co jest istotne, bardzo ważna rzecz. Skrót, który za chwilę użyjemy, no sobie zrobimy od samego początku. Skrót, który za chwilę użyjemy, on nagrywa okno, które jest widoczne aktualnie w trakcie odpalenia tego okna. I jeśli przełączycie okno, to się to nie nagra. Więc co jest ważne, jeżeli na przykład zaczniecie nagrywać tym skrótem ALT Windows R który od razu pojawia się funkcja nagrywania i będziecie widzieli taki charakterystyczny znaczek, e, że będziecie mogli zatrzymać i będzie czas leciał i ta czerwona kropeczka. E, pamiętajcie, taka ikonka, której wam nie jestem w stanie teraz wyświetlić, taki mały prostokącik, on się nie będzie nagrywał, na tym, znaczy on nie będzie nagrany na tym ostatecznym obrazie, więc niech was, nie, wam to nie przeszkadza. On po prostu jest informacją taką, że leci właśnie nagrywanie, ale istotne, on nagrywa tylko ten, to okno, e, w którym został rozpoczęty. Czyli jeżeli na przykład mieliście otwartą przeglądarkę, e, i włączyliście ten skrót, skrót Alt-Windows-R do nagrywania bezpośrednio, nie do ustawień ten e, Windows-G, e, to zacznie Wam się nagrywać przeglądarka. I jeśli po prostu potem z pasku Start odpalicie sobie Minecrafta lub cokolwiek innego, to uwaga, możecie grać, możecie robić różne rzeczy, a nadal ten program będzie nagrywał tylko przeglądarkę, bo został odpalony w przeglądarce. To jest taka umiejętność tego właśnie, że najpierw odpalam sobie program, który ma być nagrywany a potem, uwaga, uruchamiam nagrywanie. I jeśli potem przełączycie sobie na przykład na przeglądarkę, to tej przeglądarki w nasz, waszym nagraniu nie będzie. Będzie po prostu nieruchomy Minecraft sobie leciał w czasie, kiedy coś robiliście wy albo wasi uczniowie na przeglądarce. Więc to jest taka uwaga. Więc ja teraz, zobaczcie, mam odpalone i zaznaczone na 100%, klikam jeszcze sobie w tą belkę do góry, e, grę Minecraft dla edukacji. I teraz uruchamiam skrótem Windows Alt R e, nagrywanie. O! Uruchomił mi się teraz dokładnie mój panel, gdzie widzę lecący czas, widzę mikrofonik i widzę niebieski znak stopu. I oczywiście, znakiem stopu, mogę sobie przerwać to nagrywanie. Nagrywanie zapisze się w bibliotece. Jak macie eksplorator plików, biblioteka wideo, i tam tworzy się folder ujęcia. I tam będziecie mieli zapisane te filmiki. Jeżeli chcecie włączyć i wyłączyć mikrofon, pamiętajcie wcześniej w ustawieniach tym Windows G można sobie ustawić, który mikrofon ma być nagrywany, bo jak macie kilka na przykład wbudowanych w laptopa albo zewnętrznych, jak ja, to trzeba umieć wybrać sobie tym skrótem Windows G w ustawieniach tej aplikacji Xbox na komputerze który mikrofon ma być używany. Ja teraz mam włączone, że ma się nagrywać z mikrofonem, ale wiem dobrze, że ta jakość nie będzie za dobra, więc ja pozwolę sobie teraz wyłączyć. Będzie nagrywał się tylko dźwięk z gry, a nie będzie nagrywał się teraz dźwięk mojej mowy. Oczywiście, ja tutaj na innych urządzeniach sobie nagrywam dźwięk mojej mowy, więc wy będziecie go słyszeć nadal, ale nie będzie go w tym nagraniu, bo jest niższej jakości. Po prostu ja go sobie potem dogrywam, na przykład w kapkacie, w trakcie montażu. Ok, to teraz klikam mikrofon i on jest przekreślony. W zależności od ustawień, może być tak, że wam się uruchomił z przekreślonym mikrofonem. To znaczy, że macie po prostu wyłączoną funkcję nagrywania z mikrofonem, tak domyślnie, i ją wtedy guzikiem włączacie, jak chcecie grać i opowiadać jednocześnie albo no, tak jak ja przed chwilą miałem włączony mikrofon domyślnie w trakcie nagrywania, więc go sobie wyłączyłem. Co ważne, nie widzicie tego na ekranie, bo, to, bo tak jak wam tłumaczyłem wcześniej, to jest nakładka systemowa, której nie jestem w stanie wam zgrać, bo Windows jej nie udostępnia na zewnątrz. Hmm, więc musicie sobie to przecić, czyli u siebie. Po prostu i tyle. Nie? Windows, Alt, R. Dobra, to co? Nagrywa mi się już obraz z gry. Wszystko, co teraz widzicie na pulpicie, będzie się nagrywało. No to co? No to ja teraz sobie... Od... Rozpoczynam grę. Pamiętajcie, że gdybym teraz tworzył narrację od razu taką linię narracyjną, to bym opowiadał moim uczniom co teraz mają zrobić albo moi uczniowie mogliby zacząć to robić. Zobaczcie, mam mapę naszą Eduklexa, więc klikam sobie graj. I wczytują mi się pakiety zasobów. Ja mogę, pamiętajcie, robić teraz narrację dla moich uczniów, instrukcję jakąś, mogę w ten sposób stworzyć, którą mogę im udostępnić, na przykład na szkolnych Teamsach, jeśli takie posiadacie, lub gdziekolwiek indziej, gdzie będzie Wam wygodnie taki materiał wykorzystać. Wideo jest o tyle fajne, że w ten sposób łatwo można opowiedzieć różne rzeczy, które robicie. Przez montaż można to skrócić i warto właśnie zwrócić uwagę na to, że czasami, jak są jakieś konkursy, to wymagane jest wideo. A to czasami po prostu e, strasznie niewygodnie się ogląda, jeżeli to jest za długie. I e, dzisiaj też was nauczę po prostu pewnych fragmentów, jak to sobie gdzieś tam wyciąć pewne rzeczy, skrócić to tak, żeby e, oglądające osoby wasze materiały e, wideo, żeby się nie nudziły. To jest idea jakby cała e, też tworzenia wideo, więc. Żeby to nie było tak, że stworzycie sobie 30 minut filmiku, e, tylko trzeba rzeczywiście potem go sprytnie zmontować. Dlatego fajnie narrację sobie też zrobić później, a nie w trakcie gry. Chociaż no, wprawni, pewnie streamerzy potrafią zarówno sobie nagrywać, grać i kończą na przykład właśnie w tym takim higienicznym jakimś tam czasie. E, o! Jesteśmy w mapie Eduklexa. E, wygląda to naprawdę niesamowicie. E, ja sobie tutaj teraz będę chodził i proszę bardzo. Jestem w mapie Edukleksa. Mm -hmm. Cyk, cyk, cyk. I wszystko to, co teraz dzieje się na ekranie, będzie Wam się nagrywało przez to, że uruchomiliście nagrywanie za pomocą skrótu Alt Windows R na Waszym komputerze. O, tutaj mamy szpaka Mateusza. Ciekawe, czy będę umiał go uruchomić. Chyba prawym guzikiem myszki. O. I możemy elegancko też naszym uczniom przeczytać. Witaj w sześciennej bajce. Właśnie przekraczasz granicę sześciennej Akademii Pana Kleksa. Cieszę się, że jesteś z nami. Masz okazję dołączyć do grona wyjątkowych uczniów Ambrożego Kleksa. Idealnie tu pasujesz. Musisz tylko zdać egzamin wstępny do Akademii. To trzy testy sprytu, spostrzegawczości i wyobraźni. Okej, okay, pięknie. Dobra, no to zobaczcie. Idziemy sobie dalej. Co ważne, pamiętajcie, że cały czas wam się ekran nagrywa. Wy możecie później w trakcie montażu potem sobie to przyspieszyć, a może wyciąć całkowicie tak, żeby widz nie musiał patrzeć na to, że spacerujecie. Więc to jest wszystko istotne. Pamiętajcie, żeby też sprawdzić miejsce na dysku twardym waszego komputera, czy macie wystarczająco miejsca, żeby te nagrania wam się zmieściły. No i naszą ideą jest tutaj też montaż. Pamiętajcie o tym, że montaż, więc ja mogę spróbować teraz na przykład zrobić print screen i zrzut ekranu do tego dorzucić. Hop. Jeżeli nie działa wam print screen i nie zapisują wam się rzeczy, no to pamiętajcie o tym, że o, teraz mi się uruchomił print screen. Ja sobie zrobiłem zrzut ekranu i cyk. Dobra. O, uruchomiło mi się jeszcze E, tutaj e, kolejne działanie, tutaj jakaś funkcja, przepraszam, jestem w menu, bo się pauza zrobiła. Jest jeszcze taki skrót y, Alt Print Screen, y, to jest ten Windowsowy, ten Xbox, I teraz takie było mrugnięcie zielone i on się właśnie zapisał, co jest o tyle plusem, że jak będziecie robili sobie ten skrót, o widzicie, teraz mi się pojawiła informacja, że zapisano zrzut ekranu i gdy, jeżeli będziecie robili zrzuty ekranu za pomocą tego, w trakcie gry, za pomocą takiego skrótu, uwaga, Alt Windows Print Screen, o, taka zielona kreseczka poszła z boku. To jest informacja taka, że od razu wam się zapisuje to jako plik. O, zapisano zrzut ekranu. Już nie musicie przez Paint przechodzić. Czyli pamiętajcie jeszcze jeden skrót: Alt Windows Print Screen. E, no dobra, słuchajcie. Idziemy sobie e, do Akademii. Pięknie to wszystko wygląda tutaj w środku. Ktoś się naprawdę napracował, żeby te mapy stworzyć. Mamy szpaka. Ok. Tutaj schody do góry. Ja nie będę was zanudzał graniem. To musicie sami odpalić z uczniami, pobrać mapę z eduklex.pl, odpalić sobie Minecraft dla edukacji u siebie e, razem z uczniami i naprawdę zacząć odkrywać e, ten tutaj cudowny świat. O, wszedłem na pierwsze zadanie, w którym mam stworzyć kod. Dostałem w ekwipunku różne rzeczy, jak widzicie na dole. I proszę bardzo, widzę tutaj proszki i barwniki jakieś. Tu dla mnie chemika to jest bardzo ciekawa sprawa. Eee, kiedyś grałem w podobną grę, to jest trochę jak Mastermind. I to mnie moi uczniowie, słuchajcie, w szkole średniej nauczyli, że tu się odkłada te barwniki. Ok, i próbujemy ustawić kod. Zobaczymy, czy nam się udało. I teraz tu musimy podejść sobie... Pod, tu macie pięknie instrukcję, całą też e, oczywiście stworzoną, więc, e, więc tak, to, tak to możecie robić. I teraz muszę sprawdzić kod. Zatwierdź. Uwaga, mogę. Za o, czekajcie, bo lecę, 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 poleciałem. Mogę wyczyścić albo zatwierdzić. Czekajcie, daję sobie. Co teraz się wydarzyło? Ach! Ok, pojawiły się lampy, które mnie będą informowały kolorami. O tym, które barwniki dobrze wstawiłem, a które nie, i będę musiał próbować dalej. No więc wy też ze swoimi uczniami możecie tutaj pewne rzeczy poćwiczyć. O, znowu lecę, znowu lecę. Okej, okay. dobra. Ja wam potem pokażę, jak czasami streamerzy modelują głosem i bawią się w tutaj całą grę. Bo teraz trochę gram, a potem na przykład mogę w tym nagraniu dodać swoją zupełnie inną narrację, niż to, co słyszycie teraz. Pamiętajcie o tym, że magia kina jest niesamowita. Więc ja tam nie skończyłem oczywiście tej misji. Wiem, że Wy sobie świetnie poradzicie. Lepiej ode mnie. Eee... Wrócimy sobie tutaj na parter. Tak, pięknie. I jeszcze raz sobie zrobimy screenshot tym skrótem, który chciałbym, żebyście się też nauczyli. Alt Windows Print Screen. I o właśnie, i to jest znowu tak, że znowu nam się w ujęciach zapisało, zapisał kolejny zrzut ekranu. No dobra, to teraz uwaga, yy, przerywam nagrywanie. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się elegancko nagrało i żeby odpowiednie okno programu na, nagrywało. Pamiętajcie, że jeżeli teraz bym zrobił tutaj pauzę i wyszedł sobie na przykład do przeglądarki, jestem w przeglądarce, to jak dobrze wszystko zrobiłem, to mimo tego, że wyszedłem sobie, to Ekran nagrywa się tylko i wyłącznie z aplikacji, w której został rozpoczęty tryb nagrywania, i to jest ważne. Nawet jak przełączycie sobie okno na jakiś inny program, to wam się nie będzie ono nagrywało, więc higienicznie warto sprawdzić, czy jesteście w aktywnym oknie z Grom i dopiero wtedy uruchamiać skrót nagrywania tego, co dzieje się na ekranie, czyli Alt Windows R. Ja teraz przerwę sobie to nagrywanie. Ok. Przerwałem, czyli nadusiłem niebieski znaczek stopu, którego Wy oczywiście nie widzieliście, bo to już Wam tłumaczyłem, że trochę tego nie będziecie widzieli ze względu na to, że to jest nakładka systemowa. No i sprawdźmy w takim razie. Jesteśmy, o, pójdziemy sobie, widzicie w ujęcia. Zobaczcie, chcę Wam pokazać, gdzie jesteśmy. Mój komputer, wideo, ujęcia, to jesteśmy tutaj. Patrzcie, tu, tu, tu. tu. Pulpit, tu są, jesteśmy, wideo. O, proszę bardzo, ujęcia. I to są te rzeczy, które nam się nagrały e, i one tutaj sobie po prostu są. E, razem z tymi screenshotami, które Wam pokazywałem, widzicie, czyli dzięki temu, że używałem screen, tego skrótu e, Alt Windows Print Screen, to od razu mam e, zrzut ekranu z samej gry. O, proszę bardzo, który mogę wykorzystać już bez zabawy w Paint'a. Czyli w trakcie gry możecie w ten sposób też to robić, nie wychodząc do Paint'a. Teraz trzymajcie kciuki, czy udało się nagrać odpowiedni filmik i czy on rzeczywiście nam tutaj się udał. Nagrywanie, o. Tobie to przecisz. Hmm, to, no, jakby pojawił się problem. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie dlaczego czasami tak się zdarza. O, czyli grałem 8 minut w grę, zobaczcie i cały czas widzicie przeglądarkę z kapkatem i dopiero teraz tą końcówkę, pamiętacie co przełączyłem, on zaczął nagrywać, czyli system Windows nie rozpoznał, że mam aktywne e, aktywne e, aktywne okno, a to jest uwaga dla Was, aktywne konto, aktywne okno z Minecraft Education, więc ja teraz zrobię sobie cięcie, nagram to ujęcie, Wy pamiętajcie, żeby też sprawdzić sobie wcześniej, czy wszystko macie dobrze ustawione, żebyście nie robili takich błędów. Prawdę powiedziawszy, też się spodziewałem, że może coś takiego się wydarzy ale nie sprawdziłem i trochę Wam chciałem pokazać, że to się może zdarzyć. Nie? że Widzicie, system Windows nagrywał mi przez cały czas przeglądarkę i to, co opowiadanie, o, włączony mikrofon do myśli, czyli całą tą historię mamy. Ja postaram się teraz tak na szybko przejść tą, tą część z Minecraftem jeszcze raz, bo mam nadzieję, że będzie to dla Was wyraźnie nagrane i widoczne, więc muszę to nagrać jeszcze raz. No dobra, teraz właśnie uruchomiłem ponowne nagrywanie, jesteśmy według Leksie, mapa, e, mapę znacie, mam nadzieję, więc oczywiście tutaj odegram te wszystkie pozostałe rzeczy, tak żebyście mieli ten fragment później przy montażu, żebyście mogli z niego skorzystać. No, piękny, piękny ten zamek, naprawdę, Akademia Pana Kleksa, jak malowana, niesamowity świat, myślę, że to musi być niesamowita przygoda też, żebyście z uczniami w to sobie zagrali, polecam, Minecraft dla edukacji. No i eduklex.pl Świetna robota. Ewa i Basia naprawdę i w ogóle cały team Edukleksa. Trzymajcie kciuki za rozwój projektu. No dobrze. No to zobaczcie, tym razem nam się udało nagrać, więc mamy nagranie już w folderze. O! Nagranie jest, jak widzicie, więc jest na czym montować. No to przechodzimy sobie teraz do programu do montażu, czyli mamy materiał, z którego możemy sobie pewne rzeczy montować. Ja pozwolę sobie to, co po prostu nam będziemy wykorzystywali w montażu, przerzucę sobie, zobaczcie, żeby mieć porządek. Stworzyłem sobie warsztaty Edukleksa i wszystko, ja mam taką w ogóle zasadę, że właśnie te rzeczy, które montuję, trzymam sobie w jednym miejscu razem z filmikami, żeby po prostu tutaj nam zadziałało. Więc odpalam sobie, odpalam sobie. Tutaj e, kapkata. Klikam nowy projekt. Jeżeli mieliście wcześniej projekty, to one tutaj będą. Za każdym razem, kiedy macie projekt niezamknięty, spokojnie możecie sobie do niego wrócić tutaj i dalej montować, dopóki pliki źródłowe są na komputerze w odpowiednim miejscu. Ja teraz pracuję na wersji 3.3 Kapkata. One są co jakiś czas aktualizowane i dodawane są nowe funkcje. My oczywiście dzisiaj odpalimy sobie tylko i wyłącznie podstawy, podstawy montażu filmów, a nie jakby całe. To, to, nie, to, to nie jest tutorial montowania filmów. To jest zupełnie inna sprawa, więc pamiętajcie o tym. Gdyby kogoś z was, z was interesowało w ogóle jak tworzyć wideo i tak dalej, no to wpadnijcie na akademia tam więcej rzeczy na ten temat, jakieś szkolenia i różne rzeczy, które gdzieś tam oferuję dla nauczycieli, nie tylko o tym jak wykorzystać wideo w edukacji. Zamknę sobie tutaj, wejdziemy sobie do ustawień, wyciszę całkowicie, akurat jakbyśmy musiał jeszcze wrócić, to sobie nie zamknę, o, ale wyciszę sobie całkowicie. Dźwięki z Minecrafta, żeby nie przeszkadzały w trakcie nagrania dzisiejszej tej instrukcji. Jesteśmy w kapkacie, no i teraz zwróćcie uwagę na instrukcję. Czy to jest taki program? Tak, wygląda, tak wyglądają programy i ich interfejs, tak wyglądają programy do montażu filmów. One wyglądają inaczej niż często edytory tekstów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj będziemy importowali nasze media, które zrobiliśmy. Tu będziemy mieli odtwarzacz tego, co, co powstaje tu ustawienia tych, tych multimediów. To się w ogóle nazywa klipy. To wszystko, co dodajemy, muzyka, co jeszcze? Muzyka, zdjęcia, filmiki, narracja inne rzeczy, to są, to są właściwie klipy, i klipy mają swoje po prostu ustawienia, i te ustawienia będziemy robili tutaj. A tu jest cała magia, tu się tworzy film, czyli to jest oś czasu. No bo film trwa jakiś czas, więc musicie pamiętać o tym, że po prostu tutaj operujemy czasem. No więc, co mogę zrobić? No tutaj importujemy media, czyli te rzeczy. Które nagraliśmy wcześniej. I proszę bardzo, tu mamy screenshoty zrobione i ten nasz filmik, który nagraliśmy tak na końcu, na szybko. Więc klikam sobie otwórz i wszystkie te rzeczy, jakby wrzucam sobie do naszej tutaj biblioteki, z których będę mógł potem korzystać. No i w takim razie, słuchajcie, lecimy sobie z tematem. Tu mogę sobie podejrzeć te klipy, czyli mogę sobie, o, a jak przesuwam, zobaczcie to mam możliwość podglądania na żywo, co to tutaj w ogóle w tym filmiku było nagrane. I już tutaj naprawdę będziemy sobie tylko na szybko warsztatowo, bo nie chcę zabierać Wam za dużo czasu. Konstrukcja tworzenia filmu może być taka, że może zacząć się to od jakiegoś screenshotu, który, żeby nie był też nudny, o, teraz zaznaczone miałem wszystkie rzeczy, więc one się tutaj pojawiły na osi czasu wszystkie, więc teraz filmik będzie trwał minutę, ale jakby pamiętajcie o tym, że ja mogę. Dogrywać kolejne ujęcia, mogę je montować, mogę wrócić do gry, dorzucić kolejne rzeczy, zrobić screenshoty. A i każde zdjęcie mogę, uwaga, rozciągać w czasie tak długo jak chcę. I o tyle, o ile filmu nie mogę, film mogę przyspieszać i zwalniać, co ma swoje minusy i plusy czasami jeśli chodzi o wygląd. Ale zdjęcie no to jest pojedyncza klatka filmu, więc mogę je sobie wydłużyć jak, tak jak długo, jak będę potrzebował. Ale pokażę Wam też sztuczki, jak ożywić e, zdjęcie. Więc tak, ja sobie teraz zaznaczam myszką i kasuję e, tutaj te, te pozostałe zdjęcia. Za każdym razem mogę chwycić tutaj i dosunąć, o, na oś czasu e, jakiś klip. A tutaj mogę sobie przybliżyć tymi lupkami nasze osie czasu. Widzicie? Czyli tutaj oś czasu nam się przybliża, i tu widzę na przykład 4 sekundy. Czyli to zdjęcie na osi czasu będzie trwało 4 sekundy. Ja je sobie tutaj na przykład wydłużam do 6. Czyli teraz będzie na filmie ostatecznie trwało 6 sekund. Tylko jak sobie zwrócicie uwagę, no to. Jest nudno, nie? No bo tutaj nic się nie dzieje. No, i teraz pokażę Wam taką fajną sztuczkę, która powoduje, jak można, uwaga, przyspieszyć tutaj i zdynamizować trochę. Mm, takie statyczne ujęcia. Do tego używa się czegoś, co nazywa się klatki kluczowe. Co to jest klatka, klatka kluczowa? Klatka kluczowa to jest taki punkt ważny w stworzeniu wideo. No, jak sama nazwa wskazuje, kluczowa. I klatki kluczowe, jak mam zaznaczony ten klip, zobaczcie, tu się pojawiają nam ustawienia, jak widzicie, ustawienia wideo, animacji i różnych innych dostosowań. Tu nie będzie dźwięku, bo w zdjęciu nie ma dźwięku. I w, tym, w tej zakładce wideo mam, uwaga, klatkę kluczową, która odpowiada za. Wielkość, i za pozycję na naszym wideo. To jest to, co będzie widoczne w ekranie komputera, czegokolwiek innego. Co ja teraz mogę zrobić? Zobaczcie, tu mogę sobie chwycić e, kursor i zobaczcie, ja teraz mogę poszerzać sobie. Tak byście obrazki robili, czyli ten cały, to całe menu z boku jest w ogóle niewidoczne i w tym momencie, tu mi się zmieniła skala na 117. Jestem na początku mojego filmu i mogę kliknąć. Klatkę kluczową. Dodał się taki mały rąbik. I teraz przesuwam sobie dalej. I co ja teraz mogę zrobić? Mogę w ciągu następnej sekundy, czyli, o, do, załóżmy, jesteśmy w drugiej sekundzie naszego filmu. I teraz ja mogę sobie, uwaga, zobaczcie, przesunąć tutaj skalą. I przesunąć sobie normalnie myszką. Cyk. Albo o, tak zrobimy. Minecraft dla edukacji. Wiadomo, że to jest tutaj, będzie utrata na rozdzielczości. I teraz zobaczcie, jesteśmy na drugiej, na drugiej sekundzie. Dodaję kolejną klatkę kluczową. Czyli zobaczcie, co się wydarza. I teraz mamy taką sytuację, że odtąd nam się zoomuje, i teraz uwaga, następną rzecz mogę zrobić na koniec. Czyli tutaj stawiam kratkę kluczową, hop, i przesuwam sobie na mojego awatarka, którego gdzieś tam stworzyłem sobie w mojej grze. OK? I teraz zobaczcie, jaka jest idea. Jedno zdjęcie, które widzieliście przed chwilą, czyli zrzut ekranu, mamy najazd, logotyp, mamy przejazd na awatarka, czyli zobaczcie, zrobiłem animację dzięki klatkom kluczowym, które ustawiłem w odpowiednich punktach zdjęcia, to zdjęcie się rusza. I to będzie ten efekt, który będzie widoczny na wideo. Oczywiście możemy osobno sobie ustawić klatki kluczowe dla pozycji, osobno dla skali, ale tak jak wam powiedziałem, my dzisiaj będziemy używali sobie naprawdę podstawowych funkcji, więc klatki kluczowe mogę sobie je przesuwać. Czyli jak ja sobie je zaznaczę, teraz kliknąłem myszką, to ja cały czas mogę je sobie edytować, zmieniać i przesuwać i robić z nimi inne rzeczy. Więc tak to będzie działało. No dobra, to wstawimy sobie teraz, zobaczcie, to kolejne zdjęcie, które widzicie, pojawia się na osi czasu po tym poprzednim, to mogę sobie elegancko przesunąć. No i znowu, zasada jest po prostu taka sama. Wybieram sobie, co chcę, żeby było widoczne. Na przykład, jeżeli chcę opowiadać o menu, o wyborze świata, no to mogę sobie dokładnie przesunąć tutaj w tym ekranie playera i to zobaczcie, to jest, tak będzie widoczne przez cały czas. I jeżeli chcę, żeby moi uczniowie wiedzieli, że mają kliknąć sobie na przykład tam importuj, bo możemy sobie zrobić instrukcję, zobaczcie, na tym jednym zdjęciu. Czyli tak, mamy obraz świata. Teraz klikam sobie, zobaczcie, żeby dodała się tutaj na początku ta klatka kluczowa, która będzie informowała, od czego startujemy. Potem uwaga, chwilę później. Powinna być druga klatka kluczowa, ale ona powinna wskazywać, zobaczcie, skalę sobie zwiększymy i mamy informację, że mają zaimportować. Tak, pokazujemy, który guzik ma być. Czyli zobaczcie, tu się pojawia importuj. Potem uwaga, jak już mają zaimportowaną mapę, no to uwaga, uwaga, powinni teraz dodajemy klatkę kluczową, powinni kliknąć. Cyk, 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 o, pokaż moje światy. No i teraz zobaczcie, filmik wygląda tak, hop, importuj, pokaż moje światy i tam będzie nieruchomo. No i proszę bardzo, mamy koniec, koniec naszego ujęcia, cyk. Tak można zdjęcie po prostu w jakiś sposób też animować bez problemu. No dobra, to już wiecie, jak pracować ze zdjęciami. Teraz zobaczcie, mamy, dodam już teraz film, dobra, to jest nasz filmik. Przeciągam sobie filmik na oś czasu. Filmik ma coś takiego, czego wy pewnie tutaj na, tych, na swoich monitorach nie widzicie, ale pod spodem jest dźwięk. Jak widzicie, zaznaczyłem sobie filmik, i mam tutaj opcję wideo, czyli jak wcześniej mogę sobie skalować i różne inne rzeczy robić, ale mogę też przyciszyć całą, e, całe audio albo je, jakby zwiększyć głośność. To, są, to, to ta zakładka audio służy do sterowania dźwiękiem, który jest tutaj. W zdjęciach, jak widzieliście, nie ma tego panelu od zdjęć tutaj na dole. W filmie jest ten panel e, od audio e, na dole tutaj pod spodem, pod klipem, więc możemy sobie tutaj, e, pamiętajcie, też jakby manipulować dźwiękiem, możemy go całkowicie wyciszyć, a możemy po prostu tutaj, na przykład go podgłosić, jeżeli w jakiś sposób nam jest za zacichy. Ok, klikam sobie play. O, słyszę tutaj. Fragment Minecrafta, muzyczki, no i szukam tego punktu, w którym zaczynam grę. Czyli to się nazywa szukam cięcia. O, tutaj zaczynam grę. I teraz uwaga, uwaga. O, zobaczcie, tu dopiero zacząłem ruszyć. I teraz jak robi się cięcia? Idea w montażu jest taka, jak kiedyś robiłeś to nożyczkami, czyli mam taśmę filmową, muszę zrobić cięcie i odrzucić fragment filmu. Albo on może być ze środka, albo z początku, albo gdzieś tam z końca. I do tego w kapkacie służą proste skróty klawiaturowe lub taka ikonka tutaj. Teraz jest wybrane narzędzie kursor, jak sobie rozwinę, to mam żyletkę, czyli podziel, ale jak widzicie mamy takie dwa skróty A i B. Ja pracuję właśnie na podstawie skrótów, one bardzo przyspieszają pracę. Czyli teraz mam, jak w duszy, literkę B, pojawiło mi się, pojawiła mi się Żyletka i taki kursor, w którym gdzie będę miał przeciąć. Tak samo te cięcia mogą dotyczyć audio, zdjęcia, no naprawdę wielu różnych rzeczy. Więc jeżeli postawiłem sobie ten główny kursor tutaj, to tą Żyletkę po prostu tutaj też klikam i klikam lewym przyciskiem myszy. I teraz przełączam sobie na literkę A. Czyli znowu na kursor, czyli zobaczcie A to kursor, B to myszka, czyli A to zaznaczanie w zasadzie bardziej, czyli narzędzie edycji. I teraz ten cały początek, w którym niewiele się dzieje, chcę skasować. Żeby go skasować, no to oczywiście albo mogę go zaznaczyć, albo uwaga, zaznaczyć i e, zobaczcie, tu jest taki, taka ikonka śmietniczka, lub po prostu zaznaczyć i kliknąć Delete na klawiaturze lub Backscape. I widzicie, zniknął. No i w tym momencie, po naszym tutaj zdjęciu. Od razu zaczyna nam się gra e, dziać i robić, robią, zaczynają robić się rzeczy. Czyli nie ma tego takiego momentu czekania. Odrzucam rzeczy, które są nudne i nieciekawe dla widza. Staram się, żeby film był jak najbardziej e, atrakcyjny. No więc uwaga. Tutaj sobie idziemy, rozglądam się. Są jakieś takie dźwięki dziwne, to prawdopodobnie z tego, że nagrywałem jednocześnie i ekran, i nagrywanie ekranu, i już komputer mój nie dał rady dobrze tego nagrać. Więc ja pozwolę sobie tutaj przyciszyć audio w tym momencie, kiedy to się dzieje. To jest taka góreczka, tu jest właśnie ten taki dziwny dźwięk, który nie będzie wam, będzie wam przeszkadzał. Ja tam mówiłem do mikrofonu, ale się to gorzej nagrało. Więc jak przyciszyć w tym punkcie? To teraz zobaczcie, znowu zaznaczam sobie tą ikonkę, Wchodzę sobie w audio, jeżeli chcę, żeby od tego punktu mi się przyciszyło, a może tak być, no to znowu zasada prosta. Klatka kluczowa, pojawił się lorambik tutaj na audio i uwaga, to oznacza, że to jest taka kotwica do tego punktu. Kawałek dalej stawiam kolejną klatkę kluczową i tutaj już przyciszę. Teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Mogę albo zwiększyć głośność tam na dole, albo zmniejszyć głośność nawet do zera. Czyli w tym momencie to było na początku fajny dźwięk z Minecrafta, a teraz na przykład, bo nie wiem, bo z jakiegoś powodu mi nie wyszło, no to mogę sobie ten dźwięk całkowicie wyciszyć i go teraz nie słychać. Wy go nie słyszycie w trakcie nagrywania, możemy tutaj sobie zrobić podkład jakiś dźwiękowy, muzyczkę, cokolwiek będziecie chcieli. No i właśnie, e, na przykład, jeżeli e, chcecie, uwaga, zrobić teraz taki fragment, możecie wyciąć coś ze środka, czyli zobaczcie, mogę sobie zrobić cięcie, czyli literka B na klawiaturze, znowu literka B na klawiaturze i na przykład stwierdzam, że o, ten fragment, zobaczcie, ten środek, czyli przeciąłem nożyczkami w dwóch miejscach, ten środek mi jest niepotrzebny z jakiegoś powodu. No to zaznaczyłem go sobie po wycięciu i zniknął Backscape'em na przykład, nie? Yy, I on po prostu został skasowany. Co ważne, nie został skasowany z pliku źródłowego, czyli tutaj cały czas w tym pliku jest. Cały czas Ctrl Z będzie działało, jeżeli Wam coś nie wyjdzie spokojnie w montażu filmów Ctrl Z, czyli cofnij, to jest magiczna, ma, magiczna, magiczna funkcja. Ona tutaj też jest jako ikonka Ctrl Z. Tu macie takie wskaźniki, które powodują, że nam się sklejają ujęcia na osi czasu, że na przykład, jeżeli macie je pozaznaczane, to nie możemy ich sobie odsunąć, bo się będą przyklejały, więc z różnych powodów to czasami jest albo pomagające, albo przeszkadzające, bo mogę teraz widzicie, zrobić sobie puste miejsce i coś wstawić w to miejsce. Ale tak jak Wam powiedziałem, to nie jest instrukcja montowania filmu, bo to by pewnie trwało dużo dłużej. Ale tego jak nagrywać ze zdjęć i z ujęć wideo, prosty filmik. No dobra, to teraz tak, zrobiłem sobie tutaj ujęcie. Teraz Wam pokażę jeszcze fajną sztuczkę, która może Wam się przydać czasami w pracy z filmem. Uwaga, uwaga, zrobię sobie tutaj cięcie i chciałbym, żeby ten fragment, zobaczcie, był szybszy. No i teraz, jeżeli zaznaczyłem sobie to, to mam taką jeszcze tutaj ustawienie od szybkości, speed. I mogę ustawić na przykład, ile razy ma być przyspieszone. Zobaczcie, teraz będzie dwa razy się działo szybciej, to są takie te przyspieszenia na filmach. Czyli jeżeli na przykład e, nic ważnego dla widza tam się nie dzieje, to macie dwie rzeczy na przykład. Albo to wyciąć, ale jeżeli chcecie pokazać, że przyszliście jakiś kawał na mapie i tak dalej, to można to po prostu przyspieszyć. I zobaczcie, przyspieszanie oznacza, że ten filmik będzie trwał dużo szybciej. Ten klocek przesuwam sobie tutaj. I teraz patrzcie. Widzicie. Szybko przyspieszenie. I znowu zwolniłem. Czyli zobaczcie, ten fragment jest pięć razy przyspieszony, będzie na oryginalnym filmie, a tu będzie już normalnie puszczony jako ten zwykły, zwykły czas dla filmu. OK. I no, tutaj różne rzeczy się jeszcze dzieją. Pojawia się mój ludzik, i znowu ja teraz szukam takiego punktu, którego nie chciałbym, żeby się pojawił, czyli zakończenia naszego filmu. Tak? Czyli widzicie, nie chcę tutaj tych ustawień, kiedy wyłączałem nagrywanie naszego Minecrafta, tylko na przykład szukam tego punktu końcowego. O, mówię, dobra, tutaj stanął kursor, pyk. Tej reszty już nie chcę, żeby widz oglądał B. Przeciąłem, zaznaczyłem, cofnąłem. No i teraz tak. Co mogę zrobić? Dodatkowe funkcje. Czy już wiecie, jak pracować ze zdjęciami, jak pracować z filmem? Takie proste, naprawdę funkcje. Teraz kolejna rzecz, która może Wam się przydać, to na przykład, uwaga, uwaga. Klikam sobie audio i mogę dodać podkład muzyczny. Mamy w kapkacie trochę muzyki, która jest bezpłatna, więc możemy sobie spokojnie poszukać jakiejś tutaj na przykład vlogowej muzyki. Możemy sobie ją puścić. O! To nawet trochę brzmi minecraftowo. Nie będę tutaj teraz spędzał dużo czasu na szukanie dźwięków, chociaż muzyka robi dobrą, dobrą robotę w filmach. Klikam sobie, zobaczcie, wybrałem mój ulubiony filmik tutaj w, mu w muzyce, e, zgodne, zgodne z prawami autorskimi i pojawia mi się cały klip z, z muzyką. No i teraz uwaga, tu oczywiście nie chcę tej ciszy na początku, czyli sobie zmniejszym. I nie chcę też, żeby ten, ta muzyka trwała dłużej niż mój film. Więc co robię? Zaznaczyłem sobie klip, literkę B, robię cięcie. No i kasuje. I widzicie, w ten sposób skasowałem sobie klip, i uwaga, żeby jeszcze tutaj elegancko się przyciszył, a nie był taki urwany, to tu mamy w ustawieniach naszego audio mamy fade in i fade out. Fade in to jest. Powolne podgłaszanie, a fade out to jest wyciszanie tego naszego filmu. Nie interesuje teraz na przykład fade out i zobaczcie, co tam się dzieje. Fade out przez 3 sekundy będzie nam się e, muzyka wyciszała, czyli 3 sekundy i będzie szła do zera. E, ok, e, no to zobaczmy sobie. Ciach, ciach, mamy podkład muzyczny. Ok. Jakby nie rozmawiałem o tym, czy jest ok, czy nie. E, Możemy jeszcze go przyciszyć, jeżeli z jakiegoś powodu twierdzimy, że jest za głośny, a za chwilę wam powiem, dlaczego będzie za głośny. To zobaczcie ja teraz sobie na tej zakładce Volume, jeżeli mam podświetlony oczywiście ten klip z muzyką, no to mogę sobie to przyciszyć i widzicie te górki, czyli waveform krzywa dźwięku nam się zmniejsza. No dobra, co jeszcze mamy do zrobienia? Słuchajcie, możemy oczywiście cały czas też muzykę swoją dodawać w mediach, jakbyśmy chcieli, to też nie ma żadnego problemu. Tutaj jest audio, które jest po prostu stworzone i można z niego skorzystać, bo jest w Kapkacie. No i. Coś, co pewnie wielu z Wam będzie się podobało, czyli właśnie, uwaga, stworzenie swojej narracji. Czyli najpierw robię sobie oś czasu, ze zdjęciami, z filmikiem, i na końcu, na przykład, kiedy już mam wszystko, to tworzę sobie narrację. Ktoś może czytać z kartki, ktoś może się tutaj bawić w jakieś role. Ja, oczywiście, to jest warsztatowe, więc teraz będę pewnie gadał jakieś mniejsze lub większe głupoty. E Włączyłem nagrywanie, wybrałem odpowiedni mój mikrofon, który jest mi potrzebny. Mogę sobie włączyć, jeżeli chcę, to redukcję echa, jeżeli mam jakiś problem z miejscem, w którym jestem. No i jak naduszę ten guzik czerwony, to zacznie lecieć mi oś czasu i na żywo do tego, co będzie tutaj podświetlane, będę tworzył narrację. Uwaga, zaczynamy. Witajcie w Minecraft Education, to niesamowite miejsce, w którym ja, admin, będę teraz odgrywał różne role. Żeby to zrobić, musiałem zaimportować mapę Edukleksa, którą potem odpaliłem w moich światach. Tadam, Jesteśmy drodzy Państwo w niesamowitej Akademii Pana Kleksa, zrobionej w Minecrafcie. Zwróćcie uwagę, że idę tutaj i gdzieś na drodze mi był Michał Sz... był Szpak, Mateusz. Ale nie wiem, czy dotrę, bo najpierw podziwiam ten cudowny zamek. O, jak szybko, o, jak szybko, to i to wszystko leci. Proszę Państwa, proszę Państwa, nie musicie robić nic więcej, jak tylko Obrać mapę z educlex.pl, zagrać w Minecraft Education i naprawdę wprowadzić uczniów niesamowite przygody. Pa! Widzicie? Na żywo opowiadałem do tego, co działo się na obrazie. Oczywiście no, można się bawić głosami, można robić pauzę, to też można montować. I teraz pojawiła się nowa ścieżka, czyli poza tym dźwiękiem, który tutaj na dole jest. Zobaczcie, pojawił się jeszcze mój. Witajcie w Minecraft Education. To niesamowite miejsce, w którym ja, admin, będę teraz odgrywał różne role. Żeby to zrobić, musiałem zaimportować mapę EduKleksa, którą potem odpaliłem w moich światach. Tadam! Jesteśmy, drodzy państwo, w niesamowitej akademii pana Kleksa zrobionej w Minecrafcie. Zwróćcie uwagę, że idę tutaj i gdzieś na drodze mi był Michał był Szpak, Mateusz. No, popełniłem błąd. Mogę sobie go wyciąć. Zobaczcie. Uwaga, uwaga, spójrzcie na to, jak się wycina. Nie było Michała Szpaka. to są te dźwięki, tak? Teraz zobaczcie. Był, był, czyli tutaj, tu zaczynam. I to jest cięcie, robię, zobaczcie. Z dźwięku. A, nie trafiłem. Tu robię cięcie. Był Michał był Szpak. Mateusz. Tu chyba mówiłem Szpak Mateusz. To jest, no, montowanie filmów to jednak jest precyzja chirurgiczna. Chcemy, żeby wyszło dobrze. Pak! Nie, szpak tu pewnie zaczynam mówić. Tu szpak, widać po górkach. Potem człowiek się nauczy normalnie analizować górki e, dźwięku. Był szpak, był szpak. Dobra, tu jest cięcie. Zobaczcie i robię cięcie. Robię A, wyrzucam. I uwaga, jaki jest efekt końcowy? Był szpak, Mateusz. I nikt nie wie, że tam się pomyliłem. E, więc jak widzicie. Ale nie wiem czy dotrę, bo najpierw podziwiam ten cudowny zamek. O jak szybko, jak szybko to to wszystko leci. Proszę państwa, proszę państwa, nie musicie robić nic więcej, jak tylko pobrać mapę z eduklex.pl, zagrać w Minecraft Education i naprawdę wprowadzić uczniów w niesamowite przygody. Pa! Da -dam -dam. No. I jak już mamy całość gotową, bo tutaj zapomniałem o tym, żeby Wam o tym opowiedzieć, to oczywiście ten film to jest tylko projekt tego naszego filmu. Tutaj możemy sobie tytuł naszego projektu zrobić: Warsztaty albo Eduklex. Okej. Okay. I to jest nasz projekt tylko i wyłącznie naszego filmu, a nie cały film. Bo Żeby stworzyć film, to my go musimy wyeksportować. Teraz, jakbyśmy ponownie weszli sobie do Kapkata, to będzie tylko projekt, który możemy dalej edytować. Czyli tu te wszystkie funkcje sobie zmieniać, ale żeby wyeksportować, czyli żeby pojawił się gotowy plik, który możecie odtworzyć u siebie na komputerze, wysłać do Internetu, wysłać na jakiś konkurs, to w Kapkacie klikacie guzik eksport w tym miejscu. Tu wybieracie sobie, gdzie ma być zapisane, jak ma się nazywać, jakie, jaką mamy cię jakość. Ja zazwyczaj nic nie zmieniam. Zobaczcie, że jeszcze pozwala nam tutaj Kapkat wyeksportować tylko audio, na przykład samo jakbyście robili podcast, to można sobie tutaj zaznaczyć i wam się wyeksportuje tylko audio z waszego filmu. Eee, wybieram sobie folder, w którym chcę, żeby było zapisane. Proszę bardzo, warsztaty duplex wybierz ten folder, no i wybieramy sobie nazwę eduklex i uwaga, tu mnie informuje, że będzie cały film, mój trwa 39 sekund. I około 20 MB będzie zajmowało. No dobra, klikamy eksportuj. No i teraz co będzie się tak naprawdę działo? On już się zapisał na moim komputerze, bo im bardziej skomplikowany projekt, tym więcej render trwa, im mocniejszy komputer, tym też krócej będzie trwał. Więc tu pamiętajcie, że ten czas może być bardzo różny. Nigdzie nie musicie być zalogowani. CapCut nie wymaga od was logowania żadnego na razie przynajmniej. No i teraz zakliknę sobie open folder, w którym to się wyeksportowało. To zobaczcie, pojawił mi się mój film EduKlex który mogę sobie odpalić. I to jest już zmontowany film. Witajcie w Minecraft Education. To niesamowite miejsce, w którym ja, admin, będę teraz odgrywał różne role. Żeby to zrobić, musiałem zaimportować mapę EduKleksa, którą potem odpaliłem w moich światach. Tadam, Jesteśmy, drodzy państwo, w niesamowitej akademii pana Kleksa, zrobionej w Minecrafcie. Zwróćcie uwagę, że idę tutaj i gdzieś na drodze mi był Mateusz. Ale nie wiem, czy dotrę, bo najpierw podziwiam ten cudowny zamek. O, jak szybko, o, jak szybko tutaj to wszystko leci. Proszę państwa, proszę państwa, nie musicie robić nic więcej, jak tylko po. Obrać mapę z eduklex.pl, zagrać w Minecraft Education i naprawdę wprowadzić uczniów w niesamowite przygody. Pa! Tadam. No, i teraz dopiero widzieliście gotowy film z naszego Minecrafta. Dobra, no to to było takie wtrącenie. Wracamy do zakończenia. <laughs> Wybaczcie, bo zapomniałem Wam opowiedzieć, jak się eksportuje film, a bez tego byście sobie raczej nie poradzili. A teraz już wiecie wszystko. No i dobrze, drodzy Państwo, czyli jak widzieliście, pokazałem Wam naprawdę, jak stworzyć nagrania, jak zrobić zrzut ekranu, jak w kapkacie zrobić podstawy montażu, dlaczego wideo jest fajne. Wam opowiedziałem, że można w krótki sposób i prosty zaangażować uczniów, rozwija kompetencje 4K, kreatywność, komunikację, bo trzeba się z ekipą też czasami skomunikować, co trzeba nagrać, coś stworzyć, stworzyć scenariusz, stworzyć pomysł. No więc naprawdę, krytyczne myślenie, czy to co wymyśliliśmy jest fajne. Ja uwielbiam wideo i wiem, że wielu moich uczniów też po prostu z tego korzystam mają takie zadanie projektowe na chemii na przykład do robienia swoich filmików wcześniej jeszcze prowadziłem szkolne koło filmowe jeszcze to w czasach gimnazjum i teraz to wszyscy młodzi ludzie to są już profesjonalni filmowcy was zostawiam teraz ze światem Edukleksa i z tym co możecie zrobić żeby opowiedzieć historię tego co robicie z uczniami za pomocą wideo. wiecie że jest kapka do montażu bawcie się poznajcie kilka ważnych skrótów na klawiaturze czyli Windows G, Alt, Windows R do nagrywania, Alt, Windows Print Screen do robienia print screenów, a potem jeszcze wam pokazałem, jak za pomocą Paint'a robić sobie te screen, screenshoty i je zapisywać jako osobne pliki, na przykład jeśli tego potrzebujecie. Więc naprawdę dużo dzisiaj było podpowiedzi. I jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie do projektu Ewie i Basi. Trzymajcie kciuki, bo to jest naprawdę, myślę, że fajny projekt, bardzo rozwijający. Więc jeśli macie przestrzeń do pracy z uczniami wobec w, wokół Minecrafta dla edukacji, tak jak widzicie, jednym z nich może być na przykład wideo, przecież oni wszyscy chcą być streamerami, youtuberami, więc pewnie to byłoby też dla nich ciekawe doświadczenie, żeby dać im szansę na to, żeby to zrobili. Na świat Edu w Minecrafcie wygląda imponująco, więc naprawdę nic tylko hmm, brać i grać i się pewnie przy okazji też wielu rzeczy uczyć. E Myślę, że nie ma co oczekiwać efektów od razu, ale dać szansę uczniom, dać szansę sobie na to, żeby poznać nowe narzędzie. Skoro mówimy, że edukacja potrzebuje odmiany, to może właśnie czasami wykorzystanie gry, która została stworzona też właśnie z myślą o edukacji jest taką, a nie inną drogą. Ja Wam bardzo dziękuję i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam Was do obserwowania Edukleksa i całego projektu, polubienia strony. Jeśli uważacie ten, to nagranie, ten webinar za pomocny, to podzielcie się nim gdzieś tam. I z innymi osobami, które nawet jeśli nie tworzą według może ta umiejętność tworzenia materiału wideo jest im w jakiś sposób potrzebna. No i ja ze swojej strony zapraszam na stronę akademiapanabelfa.pl i panbelfer.pl. Tam dowiecie się więcej na temat różnych rzeczy, które gdzieś tam robię dla nauczycieli i nie tylko w internecie, i dla uczniów też. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, no i miłego oglądania, obserwowania. No, tyle. Pa!